Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Medieval 2 na PlayStation 1. Czas na odcinek 7 już z tej gry. Wow, 7 odcinków, no co to się stało, kurde! Pomidor, ty się nie poddałeś jeszcze z tą grą? No nie, nie poddałem się, jak widzicie, zacięcie walczę. To chyba już widzieliśmy, z tego co pamiętam. Ta, widzieliśmy. Wywalone w to. Dobra, słuchaj ta. Wchodzimy do Wolfram Hall. Tak jest. Wolfram Hall to jest poziom, który będziemy sobie dzisiaj robić. W sumie ja to nie będę zapisywał. Wywalone w to. Bo już wtedy zapisałem. Mamy już 3 godziny i 12 minut. Wolfram Hall. Widzieliśmy ogólnie cutscenkę już z tego poziomu, dlatego sobie ją przeskipujemy. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to sobie cofnijcie. Bo już to widzieliśmy. Niestety mój stan zdrowia jest bardzo krytyczny i to nie jest absolutnie ani przez chwilę śmieszne, bo jestem naprawdę na totalnym wykończeniu, ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś przeżyć te plansze. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Dosyć interesującego, dosyć ważnego. To jak widzicie mamy nowy, dłuższy miecz. Już nie mamy naszego małego digidonga, kurde. Tylko teraz mamy potężną, długą fujarę. Jakkolwiek to brzmi. Którą możemy sobie tak machać. I dodatkowo, no co? Robiliśmy poprzednim razem Mortal Kombat, a raczej boks z tym. Z takim Ironem. Iron coś tam, nie pamiętam już jego imienia dokładnie. Może sobie przypomnij w montażu wpiszę. W każdym razie z takim cieniasem żeśmy walczyli, który dostał w pizdę po 5 rundach. No i teraz sobie gramy, no. Tak o. O, ktoś dzwoni do mnie. Dobra, jestem z powrotem. Podejdźmy do ducha Kacperka. Co nam powiesz, ziomek? Hi, Dan. The entrance seems to be guarded. I'll try and find another way in if I was you. As the professor told you about using hands, stand over one and use your head in the inventory. Try that! Okej, dobra. Nic szczególnego nam nie powiedział. Teraz jakby weźmiemy i ustawimy, że tak powiem, główkę do dłoni. Tak jak to jest zresztą na box arcie. A może nie, poczekajcie chwilę. Najpierw wam coś pokażę. Zróbmy coś takiego. Pokażę wam, co się stanie, jeżeli nie zrobimy tego triku z główką. Patrzcie na to. Jeszcze raz. No i jeszcze raz, no. Podenerwujmy go. Kto tam? Ale kto pytał? Dobra. Jedziemy z koksem, moi drodzy. Nie ma to tamto. Oh yeah, jesteśmy tutaj w zakamarkach, moi drodzy. Tu przyjechała winda. O-oh, dopadł mnie! Frajer! Won! A ja se wejdę znowu z powrotem. A co? Co ty mi kurde zrobisz? Ty myślisz, że ten? Że ja się ciebie boję? Wolne żarty, gościu. Kluczyk. Dobrze. O, tu mamy miksturę. Elegancko. Ale bym się teraz wszedł tam. Ale dobra, trudno się mówi. My się teraz przed nim schowamy. I tyle. Wskakuj tam. Elegancko, patrzcie jak żeśmy go wykiwali. Co za frajer, co za frajer. Hahaha, dobrze! Teraz trzeba uważać, bo tutaj wściekła dziewczynka biega. Okej, okay. Jak ja się stąd mam teraz wydostać? Przepraszam bardzo. A chyba tędy. Dobra, serio teraz się pytam, jak ja mam się stąd wydostać? Nie wkurwiaj mnie, wypadł ode mnie dziewczynko! Kurde! Bo tutaj sobie póki co biegamy. Tam jest jakieś przejście, widzicie? Patrzcie na to. O. O. Patrzcie, jak ja teraz porobię tę dziewczynkę. Eluwina. Nara. Typiaro.
wracamy do, kurde, mojej pierwotnej formy. Nie musimy już się bawić w jakieś, kurde, tutaj skradanki. I wbijamy do rezydencji. Siema, siema, kurwa, witam. Elegancko. Patrzcie, w ogóle z tymi musimy się napieprzeć znowu. Pamiętacie ich z pierwszej planszy, z muzeum? ...11% kielicha, elegancko, patrzcie w ogóle jak oni będą jechani z koksem. O, i wszyscy padli, elegancko, dobrze. Ej! Ty, ja pierdzielę, nie mogłem się obronić przed nią, lol. Pojebało ją, kurde, pojebało dziewczynę. No kurde, X wciskaj, ja pizgam. Ty, ja wciskam X i kurde nic nie wychodziło, co jest grane? Dobra, nieważne, możemy wejść sobie tutaj. Ja pierdzielę, walka normalnie, kurde, z idiotką, no nie? Znowu, kurde, typiara, co tu biega. Dobra, spadamy do góry, wywalone w nią. Co tam powiesz tutaj? Around. The place is infested with vampires. They're immune to all weapons. You'll have to find another way of killing them. I'll explore the top floors while you deal with this one. I've scouted a... O, przylaz, kurde, frajer. Ja pierdzielę. Ale ja go dojadę teraz, patrz na to. I dostał, kurde. Nie wiem w ogóle, czy można jej cokolwiek zrobić, bo tak patrzę, że ona nic w ogóle nie obrywa. Więc chyba nie można. Ale temu to już zrobimy krzywdę, jak nic. Patrzcie na to, widzicie? Jedziesz z koksem! Jedziesz! Dobrze! Dobrze, dobrze, Frankensteinie, kurde. Jebany. 41%, widzisz? Za niedługo stówka będzie, normalnie, od buta. Co chciałem powiedzieć? Wiem, że mój komentarz może być póki co biedny, zdaję sobie z tego sprawę. Ale no na chwilę obecną nie wiem, co ja mogę konkretnego powiedzieć poza tym, że kurde za oknem pada deszcz i jest taka do dupy pogoda, bez kitu. To mogę co jedynie powiedzieć, że naprawdę już nam niedużo tej gierki zostało. Podejrzewam, że jesteśmy już w ponad połowie gierki jak nic. Bo ta gierka długa nie jest, ona długościowo jest krótsza niż Medieval 1, a to już jest jakiś znak. No i co, no i tyle, nie wiem co mogę więcej powiedzieć, o tu możemy sobie na dół zejść, nie zauważyłem. A, ale jak tutaj zejdę, to jestem w tym pomieszczeniu. O, tego można ciula chyba. A, możemy go dokurwić, dobrze. Elegancko i po typie. Byliśmy w jego magicznej piwnicy, nic tutaj szczególnego się nie dowiedzieliśmy. Poza tym, że tutaj była ta cała winda, którą musieliśmy się dostać do góry. To tak naprawdę nic szczególnego się nie dowiedzieliśmy. Tak więc okej, okay, możemy sobie stąd iść. No i co? Co ja tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Coś ja chciałem, kurde, powiedzieć, ale wyleciało mi to kompletnie z głowy. No, dużo tej gierki w każdym razie już nie zostało. To są naprawdę już ostatnie, jakby to można powiedzieć, to są już nasze ostatnie chwile z tą grą. Bo myślę, że tak jeszcze z 5 odcinków, 6 i pożegnamy się z Medieval. I będziemy mogli zabrać się za kolejne produkcje. Szkoda, bo całkiem przyznam, że się od tej połowy gra nawet fajnie w grę, aczkolwiek wiem, że niebawem przyjdzie mi się zmierzyć z moją największą zmorą, czyli poziomem w kanałach, a to jest coś, czego ja nie cierpię w tej gierce i to naprawdę to było coś, co spowodowało, że ja zragequitowałem Medieval 2 te 3 lata temu i nie chcę, żeby się to powtórzyło. Mam nadzieję, że się nie powtórzy, ale jak to będzie, to zobaczymy. W każdym razie, no słabo bym powiedział. Czegoś kuźwa zapomnieliśmy, na bank. Czegoś kuźwa zapomnieliśmy, bo dalsza część poziomu jest zablokowana i nie wiem, czy to tutaj czegoś coś zapomnieliśmy, czy nie zapomnieliśmy, nie wiem, w tej nowej właśnie części poziomu.
Trzeba będzie poeksplorować trochę, bo naprawdę jestem tym przerażony, muszę przyznać. Znowu pewnie odcinek koło 20 coś minut. Tamta już oberwała. Wywalone w nią. Ta druga niech teraz oberwie. Ej, tu się drzwi otworzyły. Halo, halo, tu mnie nie było. Musiałem, widzicie, musiałem aż sprawdzić. Mam dobry pomysł, mam dobry patent, co mogę zrobić. O, dobrze, bo mi się tutaj przyciski pomyliły. Zróbmy tak. O. Ustawmy obok siebie. I teraz by się zniszczyło to. Dobrze! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Dobrze! Będziemy przed nim uciekać. Ej, to jest patent! I znowu do słońca, do słońca, dokładnie. I kolejny raz będzie chciał gonić. O Jezu, ile oni HP zabierają! Zapomniałem, że oni tyle HP zabierają! Ha, 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 ale został pociśnięty! Dobra, następne drzwi nam się otworzyły. 64% kielicha, no to zaraz będziemy mogli sobie zabierać nasz kielich, kurde, chwały. O, tutaj mamy następny. Drzwi się zamykają, standard. I robimy teraz tak. Tak, chociaż nie, tak. O, tak, tak. Tak. Ale zanim tak zrobimy. I teraz pchamy, patrzcie co się stanie, patrzcie co się stanie, ale będą jaja. Szybko uciekamy. Ale się wkurwił. O Jezu, ale mi przy okazji HP zabrał, no nie, najgorzej. O-o! Spadaj! Głąbie! Bo cię zaraz dojadę inaczej. Wiesz co? Zrobimy tak. Kiedyś cię zabiję. O, udało się. Chowaj się. Jeszcze raz, chowaj się do trumny, dokładnie. My cię tutaj. O, dokładnie. Pada to teraz, pada to gościu. O. Teraz cię tu przesuniemy, dokładnie. I zaraz się zmierzysz ze swoim najulubieńszym przyjacielem, czyli ze słoneczkiem. No co, ty słońca nie lubisz? No gościu. Łatwo się fajnie można opalić. Wampirze zasrany ty. I uciekamy. Spadamy. Ale się wkurwił. Dobrze, kurde, ale my ich fajnie tutaj unicestwiamy. To mi się podoba. To jest coś, co chyba kurde fajnie zapamiętałem z Medieval 2. Jako coś, co uwielbiałem zresztą robić. Tak więc dziękuję za uwagę, możemy iść dalej. Gdzie teraz jeszcze nie było nas? Tam nas nie było. A więc tak, jesteśmy teraz w tym pomieszczeniu. Tam u góry jest fontanna zdrowia. Wiecie co? Ja sobie aż wezmę i skorzystam z tej fontanny. Dokładnie tutaj. O! Wyleczymy się. A co? Korzystajmy póki możemy. No, trochę żeśmy się wyleczyli, nie ma co. Mogło być zawsze gorzej, oczywiście, że tak. Dobra. Mamy teraz światłość, które pada, więc musimy teraz ogarnąć to w ten sposób, aby te trumny zrzucić tu na dół. To nie będzie trudne w sumie, zważywszy na to, że mamy tutaj coś takiego. O-o! Nie, nie, nie chcę się z wami naparzać. Won!
Wracaj do swojej trumny, śmierdzielu. Dobra. Tak nie mogę zrobić. Więc trzeba zrobić tak i uważać na tą kolorową matę. Uh-oh. Nie! Nie! Won! Chodź tutaj. Chodź. Co on robi? On się zbugował? Lol? Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło grać w tę grę. O, idź, dobrze. Dobrze, ale pociśnięty skurczybyk. Teraz następnego trzeba dojechać. Następną trumnę trzeba zrzucić. No, tak. I zium. Dobrze, idziesz. Nie. O nie. To w tą stronę jeszcze raz. Spłoniesz, gościu. Możemy teraz iść po kieli. Misja wykonana, moi drodzy. Żeśmy dali, kurde, czadu teraz. Ale się ciemno robi, kurde, przez to, że słońce nie ma i deszcz pada. Dobra, to wracamy po kielich i idziemy dalej z koksem, jeżeli chodzi o te plansze. Proszę bardzo, mamy kieliszek nasz. Możemy iść w takim razie dalej. Niczego się nie boimy, absolutnie nie. Jestem w ogóle ciekaw następnej broni, jaką będziemy mieli. To mnie najbardziej teraz ciekawi. Gdzie to teraz było? Tu nie. Tam się drzwi odblokowały, czyli trzeba iść tutaj, na wprost. Tak jest, tutaj się odblokowały. O! Już wiem, co to jest. To już pamiętam dokładnie z mojego livestreama. Musimy jechać do góry. Tak jest. Okej. I tam trzeba będzie zrzucić te trumny teraz. Kurde. Nie tak. Jeszcze raz. No, w taki sposób to trzeba było zrobić. O! Elegancko. Uh-oh. To nie tak miało być. Na razie ciebie zablokujemy. Ciebie też zaraz zablokujemy, jak trzeba będzie. O, dobrze. Tak jest. Teraz ty tutaj sobie siedź. O. Chodź tutaj za mną, chodź tu. Patrzcie, jak ja go teraz porobię. Jest! Patrzcie, widzicie? Jeden polas tam. Dobrze. Już się pali. Dobrze. Ale sprytnie to zrobiłem. Teraz tutaj tak znowu stanę i kolejny tam leci. Chodź tutaj. Chodź. Kurde, nie tak. Przynajmniej jeden już polas. Znaczy jeden już polas tam, wiadomo, he, na drugi świat. Ale zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Okej. Okay. Chodź tu, pa. Czekam na ciebie, gostek. Czekam, stoję tu. No, kurde. Chodź, tamten się dał nabrać, ten się nie chce dać. Patrzcie. O, idzie tu. Chodź tu, gnoju. Chodź tu. No nie bój się, tam u góry jest coś fajnego dla ciebie.
Chodź tu, patrz. Zobacz. No nie, kurde, ale zdymałem to. Zaraz podejdzie tutaj, jak nic, mówię wam. To jest kwestia czasu. On na razie się nie chce dać nabrać, ale spokojnie, to jest półmózg, więc on zaraz tu podejdzie, jak nic. No nie, kurde. Na razie to ja się daję, kurde, wykiwać temu cfelowi. Patrz, patrz na to, pa, kurde. Nie no, zmieści się, no kurde, proszę cię. Myślisz, że ja tego nie zrobię? Haha, patrz. Idź do góry, idź. Dobrze. Idź do góry, idź, już się nie wydostaniesz stąd. Ale został porobiony, kurde, ale mi się to podoba. Widzicie, jaki uśmiech na twarzy to sprawia takie, kurde, gnębienie takich wampirów? No proszę was, no nie mówcie, że wy też się nie cieszycie gnębiąc takiego wampira. Drzwi się zamknęły. Co to znaczy? Szybko spadać! Spadać! Wkurwiły się! Wkurwiły się! Spadaj do swojej trumny, tam skąd przylazłeś. No, za wszyscy staną, widzicie? Patrzcie, kurde. Głąby. Dobra, możemy coś takiego zrobić, czekajcie. I co się stanie? To trzeba najpierw tutaj patencik ogarnąć. Trzeba u góry najpierw światełko puścić, już kumam, o co chodzi. Dobra, zrobimy tak. Idziemy niszczyć w takim razie tam okienko. I zaraz będzie, kurde, światełko padać. I wtedy, kurde, się zesrają, brzydko mówiąc. Jesteśmy tutaj, dokładnie. Okej. I to tyle? Tyle. Auć! Oj, nie chciałem tego robić. Okej. Jak to jest, że co któryś z tych przycisków odpala ten cały dzwonek? Bo nie kumam. Okej, no niech tak będzie. W takim razie może tak być, nie mówię, że nie. Ale nie zmienia to faktu, że jest to trochę dziwne. Dobra, ale jak stoi to światełko teraz? Bo to światełko musi padać na nich, czyli oni muszą zacząć się jarać. A chyba to światełko aż tak nie pada, tak mi się wydaje. Okej, tego tam zaciągnęliśmy. O, następny, kurde. Co jakiś czas się to będzie tak odpalać, ja widzę, okej. Naraz schował się śmietnik. No! Tylko kawałeczek do tyłu pociągnąłem i już musi się odpalać. Naprawdę. Dobra. No, znowu to samo. Dobra, chowa się. Elegancko. I zium. Dobra, wszyscy na dół spadli. Teraz uruchamiamy światełko. Tylko jak to zrobić, żeby to padało na nich stricte? Chyba ten żyrandol musi jeszcze się schować. Tak mi się wydaje, żeby to... Fajnie. No to ze 100 HP to ja naprawdę dużo zdziałam. Oj, bardzo dużo zdziałam. Okej, tam się drzwi otworzyły. Tam nie wiem, czy czasem nie jest już exit. Więc warto byłoby zobaczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni padli. Tylko szkoda, że z takim efektem, że ja mam bardzo mało HP. Ale dobra, bo już się przyzwyczaiłem, że ja co poziom muszę, kurde, w beznadziejny sposób stracić życie. To już jest przyzwyczajenie. A więc czekaj ta chwilę.
O! Możemy sobie nadrobić żyćko. Co prawda niedużo, ale przynajmniej coś nadrobimy. O, proszę bardzo, widzicie? Mogło być gorzej, uwierzcie mi, mogło być gorzej. Dobra. Zatem idziemy sobie stąd. I kończymy planszę. Na 100%. The count. A nie, to jeszcze nie jest koniec planszy. Alright then, you've come a long way. I'd save if I was you. Whatever's through this door is a... Ja chcę zapisać. This door is a lot worse than the stuff you've already encountered. Use your wits, not just your weapons. Reflect on what I've said. A, nie mogę teraz zapisać. Świetnie. To co tam jest? Wiecie co? Ja na tym bym skończył odcinek, bo mi trochę zeszło teraz. Więc lecimy w następnym odcinku tutaj zobaczyć, co się dzieje. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Widzimy się w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Medieval 2 i nie tylko. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, po więcej. Oczywiście dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. No i gorąco zachęcam do wbicia na opis, tam są linki do moich socjali, Instagram, grupa na Facebook i tak dalej. A my widzimy się w kolejnym odcinku Medieval 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.